Jakie to piękne, że to nie od fotogeniczności zależy to, jak pięknie wyglądamy. Zależy to właśnie od tego, jakiego Chrystusa mamy. Ostatnio mówiłem o przez drodze przeznaczenia i dwóch gniewach. Diabeł grozi wiele razy, ale on nie jest tym, który może dotrzymać swoich słów. Kiedy Bóg grozi, on ma moc dotrzymać to, co mówi. A więc, kiedy czytasz w Słowie Bożym groźbę Bożą, bądź bardzo przejętym czy przejętym, bo to jest bardzo niebezpieczne, przeciwstawiać się temu, co mówi Bóg. Kto nie ma syna, nie ma życia, mówi Bóg. Musisz mieć syna, by mieć życie. Jeśli możesz mieć wspaniały zakon, wspaniałe prawa moralne, wspaniałe swoje dobre życie, a jeśli nie ma tam życia Chrystusa, zwycięskiego życia Chrystusa, które uwielbia Ojca, to nie ma też i wiecznego. Chciałbym dzisiaj mówić o dwóch sądach. Jest sąd diabła i sąd Boga. Kiedy pomyślimy sobie, nawet widząc własne życie, kiedy zaczęliśmy się nawracać i światło Ewangelii weszło w nasze serce, i zaczęliśmy się cieszyć Chrystusem, stało się to, co Jezus powiedział. Pewni ludzie, którzy nadal nie byli wyzwoleni, nadal należeli do diabła, osądzili nas, że co? Odebrało nam rozum, tak? Że przynosimy ujmę rodzinie. No i zaczęli nam o tym mówić. Co ty robisz? Co ludzie, sąsiedzi o nas będą myśleć? My, patrząc na ciebie, osądzamy, że ty nie kochasz nas już. Ty się wypierasz wiary przodków swoich. No różne rzeczy. Nauczył diabeł wszystkie pokolenia powtarzać dokładnie to samo. Ale zaczynają sądzić ciebie w sposób ludzki i próbują przez te sądy ściągnąć z drogi, którą Bóg ci. Dał, żebyś wracał, czy wracała do wieczności. I człowiek zaczyna się może czasami zastanawiać, może faktycznie, no przecież to są moi bliscy, z nimi tyle lat spędziłem, czy spędziłam, może oni mają rację, może coś mi się zwit jakiś pojawił. I wielu tak się zatrzymało i nie poszło dalej. Wycofali się. Dali się zatrzymać, cofnęli się i nie poszli. Niektórzy zaś, doznawając, no przecież nie, nie przyszło mi to sobie tak do głowy, przecież widzę, że to, co przyszło do mnie, to jest Bóg. Widzę, że coś zmienia się we mnie. Zmienia się mój sposób myślenia, patrzenia, oceniania życia, idą dalej. Czyj sąd jest najważniejszy? Czy sąd diabła, który wyraził się przez wielu ludzi albo też przez myśli, które wrzuca ci do głowy? Czy sąd Boga, który się wyraził przez Chrystusa, apostołów, proroków? Który sąd jest dla Ciebie dzisiaj ważny? Od którego uzależniasz to, co zrobisz? Może otwórzmy Ewangelię Łukasza. Dwunasty rozdział od pięćdziesiątego czwartego wiersza. Powiedział też do tłumów: gdy zobaczycie chmurę pojawiającą się od zachodu, zaraz mówicie, deszcz nadchodzi, i tak jest. A gdy południowy wiatr zawieje, mówicie, będzie upał. I tak jest. Obłudnicy, zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznać. A jakże więc nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? Dlaczego więc Sami siebie nie umiecie osądzić, co jest sprawiedliwe. Jedno pokolenie drugiemu przekazuje: jak będzie tak, to jest tak. O, już umiemy, mniej więcej wiemy, nie? że to będzie padać deszcz czy coś. A ludzie nie umieją osądzić. Obecnego czasu Chrystus był na ziemi. Umarł na tej ziemi na krzyżu Golgoty. Ludzie powinni być zbawieni, uratowani, wszyscy stać przed Bogiem, oczyszczeni, krwią baranka, i nie umieją ocenić tego, co tu się stało. Pozostają nadal w swoich grzechach, ucząc się według ciała, ale nie umiejąc osądzić tego wydarzenia w taki sposób, żeby z Niego skorzystać na każdy dzień swojej wędrówki już. Tu na ziemi. Żeby ocenić, że moje życie z powodu Jezusa ma tylko sens na tej ziemi. Wiele rzeczy staje na drodze człowieka. My musimy osądzić każde wydarzenie, które spotykamy. I co zrobić? Wybrać dobro, a odrzucić zło. Musimy umieć osądzić to, co się dzieje, sądem Bożym, nie ciała, nie od diabła. O, to fajne, to się przyda. To nie jest takie złe. To jest całkiem na porządku. O, tamten też to robił, a więc mi też to wolno. To nie jest sąd. Co Boże mówi, czyj sąd jest najważniejszy? Co Bóg mówi o tym? Jeśli On posłał swego Syna, uznawszy, że wszyscy zgrzeszyliśmy i zabrakło każdemu człowiekowi chwały Bożej, to ten osąd powinien na każdego człowieka zadziałać prawidłowo. Kto przyjmie Jezusa, ma życie. Tego nie przyjmie, nie ma życia. Jak rodzice nas uczyli osądzać pewne rzeczy. O, jest okazja. Tak nikt nie widzi, to weź. W domu się przyda. Będzie gdzie to zużyć. Nie uczyli, Bóg, to widzi. Tylko tak, żeby ci nie złapali. Żebyś ujmy domowi naszemu nie przyniósł. Tak uczyli. Jak się powiodło i nikt nie złapał. o, Godny syn ojca. No, bo nie, nie miałaś tej okazji. Bo co innego jak są rodzice wierzący, a co innego jak niewierzący. uczył czegoś innego w tym momencie. A więc jest to coś, co przekazuje pokolenie pokoleniu. Ci rodzice też dostali to od poprzednich. I Piotr to napisał. To zło przekazane przez ojców naszych. To jest właśnie to, że uczyli os osądzania w cielesny sposób, ale to nabyli od diabła. Bo diabeł przyszedł najpierw i co spowodował? Osąciowo. Uch, to od pożądania ten owoc. Wezmę. No i zaczął się kłopot. Później Adam, później resztę. A więc musimy umieć rozsądzić każdą sprawę w Boży sposób. Kiedy przyszedł Jezus, on osądzał w Boży sposób, nie po ludzku. Chodź, Panie, bo... Powiedz mu bratu, żeby On dał mi, bo sprawiedliwy przecież jesteś. Nie po to przyszedłem. Ale wy żyjecie w nieprawości wobec Boga i przyszedłem po to, żeby wyzwolić was z waszych nieprawości. A więc widzimy tutaj, Pan Jezus mówi, te znaki umiecie rozpoznać, a tego nie umiecie. Nie daj nigdy szansy wrogowi, żeby zabrał ci to, co należy się Chrystusowi od ciebie. Żeby cię gdzieś zagonił w jakiś kącik i tam cię trzymał. Nie daj mu, ponieważ masz wolność w Chrystusie. Na krzyżu diabeł został rozbrojony. Nie daj sobie zabrać żadnego słowa z Biblii złodziejowi. Wszystkie ceń, wszystkich się trzymaj, jeśli nie widzisz, że ono jest żywe dla ciebie, bo ono jest żywe, a ty martwy jesteś dla słowa. To chciej być żywym dzięki temu słowu. Chciej przeżywać to słowo każdego dnia. Chciej mieć to wszystko, co jest tutaj w Biblii napisane. Wtedy Duch Święty będzie miał co z Tobą robić. on nie lubi być bezrobotny. Lubi pracować, wykonywać dobre dzieło. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, od dziesiątego wiersza do jedenastego. Na świecie był. I świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Widzicie? Świat powstał przez Jezusa i go nie poznał. Gdzie był wpatrzony ten świat? Biznes. Jakieś, jakieś fajne układy. Jakieś powiązania, jakieś dorobkiewicze, jakieś fantastyczne budowle. Jak, no nie wiem, jakieś tam rzeczy, jakieś tam. W wynaleziska w śmietnikach. No, różne rzeczy człowieka mogą trzymać przy tym świecie. Nie umiał zobaczyć tego Chrystusa, piękno Chrystusa. Wiecie, jakie to jest? Być przez kogoś uczynionym i nie rozpoznać tego, przez którego było się uczynionym. Minąć się ze swoim stwórcą. Czyż to nie jest straszne? Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, jest dalej. Ale teraz pokazujemy ten osąd ludzki. Po co mi Chrystus w życiu moim? Mam takie już możliwości! Po co mi Chrystus? To już osiągnąłem, to osiągnęłam! Po co mi jeszcze Chrystus w tym momencie? Człowiek Odpycha Chrystusa, ponieważ Chrystus chce. Życie. Chcę dać ci to, co najcenniejsze. Kiedy nie radujesz się z powodu Jezusa, odrzucasz go kolejny raz. Zawsze dziękujcie za tego Chrystusa, Ojcu. Zawsze. Bez niego nie byłoby dla nas rozjaśnienia. Nigdy nasz umysł nie byłby w stanie pojąć, jak jesteśmy zwiedzeni. I nigdy nie byśmy nie wiedzieli, że jest tak wspaniały Bóg, który daje nam zbawienie. I gdy to mówię, to nie po to, żeby kogoś potępiać, po to tylko, żeby uzmysłowić. Tocz, bój codziennie, bój o rzeczywistość Chrystusa w Twoim życiu. Wiecie, iluś go odrzuci, a czy to może zmienić fakt, że on jest wspaniały? To ilu go odrzuca wcale nie znaczy, że oni wiedzą, co robią. Soborze Boże mówi, że są dwie drogi. Na jednej idzie wielu, szerokiej, która prowadzi do zatracenia. I wydaje mi się, że są naprawdę znają, znają to, co robią. I wąska, która prowadzi do życia wiecznego i niewielu tą drogą idzie. Ci wiedzą, co robią. Rzeczywiście wiedzą, bo chodzą za dnia. A więc widzimy, że ocena ludzka chybia. Nie można się na niej oprzeć. Zobaczcie, kto odrzucił Jezusa. Ci, którzy czytali Biblię. W świątyni składali ofiary. Nie poznali go. A więc nawet ci tacy uczeni, uczeni kaznodzieje, też go mało znają. Uczą się, uczą, a do poznania nie mogą dojść prawdy. A więc chodzi tu o to, że. To musi ocenić w Tobie, Duch Boży. Pierwszy Koryntian, czwarty rozdział. Widzimy tu apostoła Pawła, czwarty rozdział trzeci i do piątego. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, co. W... Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Rozumiecie, Paweł dochodzi do tego samego wniosku co tam. Ja, mój osąd nic tu nie znaczy. Wszelki ludzki osąd jest zły. Musi to być osąd Boży. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, którym mnie sądzi, jest Pan. On sądzi. Jeśli do mnie sąd Boży dociera, to wiem, że dociera do mnie sąd tego, który mnie umiłował do końca, tak? Umarza mnie na krzyżu. A więc jak może sądzić ktoś, kto umiłował Ciebie i mnie do końca? Jak może sądzić? Sprawiedliwie. On nie zgodzi się na zło ale On nie sądzi potępiając. On sądzi pokazując zło, które ci to robi i które nie pozwala, żeby dobro Jego mogło zająć to miejsce. Że trzeba to zło usunąć. To jest Jego sąd. I kiedy dociera to od Niego, to jest to sąd zgodny z tym, kim jest Jezus Chrystus dla mnie i dla ciebie. Prze to nie sądźcie przed czasem, Dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Dziwne słowa, pisze Paweł. On pokazuje, że każdy z nas będzie w doświadczeniu, wróg będzie próbował uruchomić ludzi, moje ciało, rozumiecie, myśli, które będzie mi próbował dawać, żeby mnie zatrzymać w należeniu do Chrystusa. Żeby mnie zatrzymać we wzroście. Ja muszę być świadomy, że muszę te wszystkie sądy odrzucić. Pozostawiając miejsce tylko na jeden. Na Pana. Słowo Boże mówi, gdyby cię serce nawet oskarżało, Bóg jest większy od twojego serca. I co? I wie wszystko. Wie co się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? To nie chodzi o to, że ktoś rozmyślnie grzeszy, o, Bóg jest kochany. Nie, chodzi o to, że człowiek jest pod presją. Jeden sieje, drugi podlewa. A wzrost? Daje Bóg. Już kiedyś mówiliśmy o wzroście. Wzrost, stabilny, daje Bóg. I dobrze, kiedy Bóg ten wzrozdaje, kiedy człowiek jest pod wpływem Bożego działania i wzrasta. Bóg nie chce karłowatych roślin. Bóg nie chce roślin, które pełzają gałęziami przy ziemi. Bóg chce, żeby one się podnosiły do nieba. Pełne owocu, Jego obecności. Chwała Bogu! Nie obchodzi mnie, kim byłeś wcześniej! Mógłbyś być fantastycznym człowiekiem albo całkowicie nieudacznikiem, nieudacznicą. Interesuje mnie, czy dzisiaj wiesz, kim jesteś? I czy ty dzisiaj tym jesteś, kim wiesz, że jesteś? Jeśli wiesz, że jesteś chrześcijaninem, chrześcijanką, to dzisiaj również bądź Chrześcijaninem, chrześcijanką, całym sobą, dla Bożej chwały. Dlatego nie chcemy tutaj ganiać ludzi po, po pokoju i w końcu zacznij żyć po Bożemu. Chodzi o to, że cała sprawa polega na tym, że człowiek musi umieć przyjąć Boży sąd. Boży sąd. Chrystus umarł na krzyżu za moje grzechy. Tam Bóg spuścił swój gniew na Bożego Syna żebym ja mógł umrzeć i żyć już teraz na ziemi. I nie chcę marnować swojego życia po to, żeby udowodnić, że jestem lekko, lekko duchem, łatwo przepuszczam wspaniałe rzeczy. Chcę wykorzystać ten czas z Bogiem, dla Jego chwały. Chcę, by był ze mnie Jego pożytek. W miejscu, gdzie jestem, w domu, w zgromadzeniu, w każdym miejscu. I wiem, że diabeł będzie próbował te Miejsce uderzyć swoim osądem. Wielu chrześcijan nie żyje w płomienny, czysty sposób tylko dlatego, że pozwolili sądom ciała osądzić swoje życie chrześcijańskie. Gdyby pozwolili sądzić siebie duchowi Bożemu, aby coraz więcej widzieli wspaniałości Chrystusa w sobie. Piękne to jest powiem Wam, jak to jest piękne, gdy ludzie widzą to, co Słowo Boże mówi. Nie chodzi o wyobrażanie sobie, tylko naprawdę widzą to, co Słowo Boże mówi. Dziesiąty rozdział tego samego listu od 27 wiersza. A jeśli was kto z niewiernych zaprosi i chcecie pójść. Jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. A jeśli by wam ktoś powiedział, to jest mięso złożone w ofierze bałwanom, nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał, i dla spokoju sumienia. Mówię zaś nie o Twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego, bo dlaczegożby moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? A jeśli ja z dziękczyniem coś spożywam, dlaczego mają mi złorzeczyć za to, za co ja dziękuję? Zobaczcie. Ja mogę za coś dziękować, a ktoś może mieć dla, do mnie pretensję, że ja dziękuję za to, tą chydę jakąś taką, że człowiek nie powinien tego jeść. Czyjeś sumienie osądza mnie według własnego mniemania, a nie według tego, co dał Bóg w Chrystusie Jezusie. Nie znaczy to, że moją wolność będę sobie używał lekkomyślnie, bo nie chcę nikogo. Uderzyć, zniszczyć, a więc mogę czasami czegoś nie zjeść z powodu kogoś, nie mnie. Bo raptem zmieniło mi się w głowie i uznałem: o, faktycznie, może to jedzenie nieczyste jest. Lepiej, nie będę ruszał. Nie, Bóg oczyścił. Zabijaj, Piotrze, jedz. Co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalany. I Paweł mówi, że będą ludzie osądzać nasze wolne życie dla Chrystusa. A my musimy pozostać nadal wolnymi. Możemy z powodu nich ograniczyć, ale nie dać się złapać pułapkę i zwątpić w to, co uczynił Chrystus. A więc osądy ludzkie nie mogą zmienić naszego patrzenia na Chrystusa. On zbawił mnie po to, żebym żył dzisiaj dla Boga, czy żyła dla Boga w czysty sposób. A więc widzimy, że Słowo Boże mówi nam o różnych osądach, które będą do nas docierać. I chodzi o to, żeby się nauczyć nie sądzić po swojemu. Dosyć się już nasądziliśmy, czy nie? No obraz często człowieka wynika z tego, co sądzi. Ludzie mnie nie chcą uznać, nie widzą moich problemów. Gdyby wiedzieli, jakie mam problemy, to by sami tacy byli. No ludzie różny sposób sądzą. Nieraz słyszałem, jakbyś ty miał te problemy, zrobiłbyś to samo, co ja. No i jak od razu. A Jezus nie miał większych. Zrobił to samo. Mamy naśladować Jezusa i przyjmować Jego osąd. A więc widzimy, i apostołowie też nauczają, żeby uważać na różne osądy, które spotkamy na ziemi. Mamy wzrastać dla chwały Jezusa. Mamy wzrastać, rozwijać korzystać z tego każdego dnia. Dzieje apostolskie, 17 rozdział. Dostaliśmy nowe prawo sądu. Mamy sądzić według tego, kim jest Chrystus, dla Bożej Chwały. Od czwartego wiersza. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdy sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie aby mieszkały na całym obszarze ziemi ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania żeby szukały Boga czy go może nie wyczują i nie znajdą bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas albowiem w nim żyjemy i poruszamy się jesteśmy jak to i niektórzy z waszych Poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota lub srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z nie powinniśmy sądzić, że Bóg jest podobny do wytworu ludzkiej sztuki. No, ludzie robią podobizny Boga i, i tłumaczą sobie to w różny sposób, ale Bóg mówi bardzo wyraźnie o tym, żeby człowiek tego nie czynił, gdyż On będzie sądził sprawiedliwie każdego człowieka. Ten sąd jest dla mnie, dla Ciebie najważniejszy. Co Chrystus myśli dzisiaj o mnie, o Tobie? Dla kogo dzisiaj żyję? Dla czyjej chwały jestem dzisiaj chrześcijaninem, chrześcijanką? Wiecie, to, co przeżyliśmy do nawrócenia, nie wolno nam przenosić do nowego życia. Już kiedyś mówiliśmy i na temat małżeństwa też, jakieś opowieści, świadectw w małżeństwach, które nie pokazują Wspaniałości Chrystusa nie wolno przenosić do tych miejsc. Mamy patrzeć tak jak Chrystus. I mamy w ten sposób tylko oceniać sytuację. Tak jak Chrystus. A nie, wiesz, już mnie wiele razy oszukali ludzie. A później, ale kiedy? No, tam, tam. A to było przed nawróceniem. No tak. Nikogo to nie obchodzi. Co się stało, kiedy się nawróciłeś? Nawróciłeś. Co Cię uczy Chrystus? W jaki sposób oceniać sytuację. To jest prawa priorytetowa. Bo inaczej nie dasz rady być chrześcijaninem, chrześcijanką. Twoje osądy będą nadal osądami ciała, a nie Chrystusa. Paweł mówi, ja już nie sądzę nawet samego siebie tym sposobem. Już osądziłem kiedyś. Byłem przy zabijaniu bożych sług. Osądziłem, że to są bluźniercy. A to byli boży ludzie. Już nie będę więcej ciałem sądził. I nie pozwolę, żeby ciało decydowało o tym, jaki dzisiaj jestem. Nie radziłem się ani ciała i krwi. Zwątpił całkowicie możliwości ciała i krwi. Uwierzył tylko Bogu i to było dla Niego najważniejsze. Co Bóg do niego mówi? To było priorytetowe. I chcę mówi, jeszcze bardziej Go poznać i doznać, jaki jest Chrystus. Nie wracaj nigdy. Ucz się żyć z Jezusem i tylko to się liczy. Umarłeś, to koniec. Czy umarłaś? Nie wnoś tego nigdy do Kościoła. To jest śmiernota. To jest ca cały czas próba ocenienia, co Chrystus może ze mnie uczynić. To już zostało postanowione przed założeniem świata. My się w ogóle urodziliśmy. List do Rzymian jeszcze. 14 rozdział. 22 i 23 wiersz. Przeczytam tak, jak powinno być. Wiarę, jaką masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z wiarą. Wszystko zaś, co nie wypływa z wiary, jest grzechem. Wiara nie pochodzi sama z siebie, ona jest z Chrystusa. Ona jest według słowa Chrystusowego. On, on pokazał to poprzez każde słowo, które wypowiedział. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. A może ty niegodny jesteś to czynić, może niegodna jeszcze jesteś to czynić, to po co? Bóg ci to daje. No diabeł w różny sposób próbuje uruchomić stary instynkt. Patrzenia na to, jak mnie postrzegają, a jeśli tylko nie, nie, nie och i ach, to może coś przeciwko mnie mają. No różne rzeczy, no. No nie może to funkcjonować w Kościele, bo to nie da rady, żeby człowiek tak żył. To jest zakała. Co nie znaczy, że jesteśmy bez sądu. Jesteśmy, ale pod sądem Chrystusa. To jest zupełnie co innego. A więc widzimy, że nieustannie będziemy doprowadzani do tego stanu, żeby zobaczyć, że wszystkie stare nasze osądy nie mają prawa bytu w kościele. Bo to one są powodem, że później człowiek kapcieje i staje się taki uziemiony, umiejscowiony. Już nie jest ożywiony, tylko umiejscowiony gdzieś tam. W swoim własnym ja. I stale tylko patrzy, i, i mówi, o to tamten to się nadaje, ja nie. Albo. O, gdybym miał to co tamten, to też to robił. No różne rzeczy, nie. W każdym razie człowiek zawsze coś jakoś to osądzi. I z pierwszego listu Piotra, też czwarty rozdział. no pokazujemy. Te yy, złe sposoby, dlatego żeby człowiek pojął, zobaczył, że one naprawdę istnieją. I one często są przeszkodą w radości, budowania się w radości. To jest stałe obserwowanie, czy ktoś mnie akceptuje, czy ktoś mnie uznaje. No stałe patrzenie i badanie terenu. Nie, że Chrystus przyjął nas. Że Bóg nas przyjął w Chrystusie już. Tylko cały czas to samo, to straszne, wredne patrzenie. I później człowiek siada, widocznie nie lubią. Nie, no nie wiem co. Diabeł różne rzeczy potrafi wymyśleć. Chodzi o to, żeby to zobaczyć i nie przyjmować tych rzeczy do siebie. Co innego, kiedy jest grzech i Pan osądza to. To co innego. A co innego, jakieś wymyślone kombinacje. Jesteś wezwany, wezwana po to, by żyjąc w Królestwie Jezusa Chrystusa, radować się swoim królem w każdej sytuacji, bo to jest Jego chwała, to jest Jego życie w Tobie. I mamy tutaj znowuż doświadczenie takiego rodzaju opisane. Od pierwszego wiersza. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy to, myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim porządliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, porządliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. I znowuż nie bierzecie z nimi udziału, osądzają, że no w jakikolwiek sposób złe rzeczy mówiąc o was. Odbiło dobre świadectwo jakiegoś Jezusa w tym wierzy, który mu odebrał ochotę do bycia z nami na tych libacjach, na tych zabawach, na tych pomysłowych rzeczach. Dobra rzecz. Niech tak nawet myślą, ale ty co osądzasz? Chwała Bogu. Według sądu Chrystusowego. Chwała Bogu, że już nie biorę w tym udziału, że mogę dzisiaj wielbić króla królów w duchu i prawdzie. Chwała Bogu za to. To jest prawdziwie piękne. Wiele jest tych rzeczy. Jest manipulowanie osądem. Żydzi tak manipulowali. Znacie to z Biblii. Kiedy przyprowadzili Jezusa, mówią: Według zakonu nam nie wolno nikogo zabijać. Później, kiedy chcieli załatwić Pawła, Chcieliśmy go, według zakonu, osądzić, ale twój, ten żołnierz przeszkodził nam w tym, co chcieli zrobić: zabić chcieli Pawła. Przy każdym osądzie manipulowali tym, co chcą używać w danym momencie. A nie wiedzieli przecież, że tych iluś tam postanowiło nie jeść, nie pić, aż nie zabiją Pawła? <laughs> wiedzieli dobrze już o tym. I po to poszli, żeby powiedzieć: choć przyprowadź go tutaj, bo my chcemy prawidłowo osądzić, a wiedzieli, że chcą go zabić. Zobaczcie, to są te właśnie manipulacje. Osądzajmy, osądzajmy, tylko już tam jest. Wiadomo, że nie chodzi o prawdziwy osąd. Chodzi o to, żeby zmanipulować i skrzywdę uczynić. Są różnego rodzaju osądy. I dlatego Paweł nie pozwolił na to już. Wiele z takich miejsc, ale otwórzmy sobie może jedno z listów Hebrajczyków, ten jedenasty rozdział też. I zobaczmy tych Bożych ludzi. Co z nimi zrobił ten świat? Od 36 wiersza. Drudzy zaś doznali szyder, biczowania, na to więzów i więzienia. Byli kaminowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach. Ziemi. A wszyscy ci, choć dla swojej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co go się obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. Widzicie, jak ocenił świat, jak osądził świat Bożych ludzi, zabijali ich, ścigali, nienawidzili ich. Tak jest osąd tego świata. Ten świat nie ma pojęcia o tym, co to znaczy prawidłowo sądzić. Chrystusa osądzili, skazali na śmierć. Czy chcesz w tym świecie znajdywać poparcie dla swojego życia? Tylko w Chrystusie, tylko w Nim. Jakub, pierwszy rozdział i dwudziesty szósty wiersz: Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Ktoś osądził, jestem pobożnym człowiekiem. Ale język lata jak łopata, przerzucając różne bezprawia, różne obrzydliwe rzeczy. No to taki człowiek oszukuje sam siebie. A więc jakim sądem? Jeśli słowo Boże mówi i sędzia Chrystus ocenia, niech wasza mowa będzie. Tak, tak. Nie, nie, co poza tym jest od diabła? Mówcie, jak słowo Boże mówi, to znaczy, że tak ma być. Że to nie jest taka sobie tylko mowa. Tak musi być i koniec, bo to jest radość. Nareszcie mogę mówić to, co ma znaczenie, to, co jest warte, żeby w ogóle usta otwierać. Z powodu siły pokarmu, który jem i z powodu siły wody, którą piję, usta moje mogą się otwierać. Niech się otwierają dla chwały tego, który pozwala im mówić teraz dla swojej chwały. Piękne jest to. Wiecie, jakie to jest wszystko piękne, kiedy każde słowo przemawia do mnie, Boże. Ja wiem, że taka jest prawda. List do Rzymian, 14, rozdział, jak tam znajdziecie, jest napisane, nie osądzajmy, ale baczmy, by nie dawać innym powodu do upadku. Łatwo jest osądzać, jakby o, to taki jesteś, taki jakiś tam, czy coś, ale jedno, najważniejsze myśmy. Sam czy sama, nie dawaj innemu powodu do upadku. Lepiej tego się pilnować, niż sądzić ludzi. Oczywiście jest i słowo Boże, które mówi, że mamy sądzić, ale czyż nie ma między Wami mądrego? Mądrego mądrością Bożą. Niech sądzi, bo ten człowiek nie będzie otwierał ust, żeby mówić jakieś swoje cielesne osądy, tylko będzie sądzić. Tak jak Chrystus, według słów Boży. A więc widzimy, że są złe osądy i musimy uważać, żeby ich nie przyjmować, bo one odbierają radę zbawienia, odbierają ochotę do służby, odbierają radość, że idę na zgromadzenie Bożego ludu. Zabierają te szczęśliwe, wspaniałe, Bycie ze sobą. Złe osądy. Nieprawidłowe. Powodują to właśnie. Książę tego świata został już osądzony. I Duch Święty przyszedł o tym powiedzieć. Jest to dla mnie i dla Ciebie bardzo ważne. Władca tego świata został już osądzony. Jego wyrok jest Gehenna. Lepiej należeć do Chrystusa. Wiemy, że wróg szaleje i wie, że czasu niewiele. Wykorzystaj każdą chwilę, by żyć dla Pana. Każdą chwilę. Zrób wszystko, co tylko możliwe, żeby Chrystus był uwielbiony w Tobie i przez Ciebie. Nie daj się zatrzymać wrogowi w niczym. Rób to, co do Ciebie należy. To jest piękne. Rób to, co do Ciebie należy. Masz dzisiaj taką możliwość. Chrystus dał Ci wolność, swobodę. Łaskawił Cię, przebaczył Ci Twoje grzechy, żyj więc dla Jego chwały każdą chwilą swojego życia. Korzystaj z każdego słowa, które słyszysz z Jego ust, bo ono jest zdolne osądzić zamiary, myśli, serca naszego, rozdzielić, aby nie było łączności między złem a dobrem. Chwała Bogu za to, że to Słowo Boże może to robić. I że po to zostało też posłane. Jezus mówi też takie słowa w Jana 5,24 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Nie stanie przed sądem. Przed jakim sądem nie stanie? Przed sądem ostatecznym, kiedy Chrystus zasiądzie na tym tronie sędziowskim i będzie sądzić cały ten świat. Przed tym sądem już nie zasiądzie ten człowiek. Ale przed sądem Chrystusowym każdy z nas musi stanąć, aby zdać sprawę za swoje życie, dobre czy złe. A więc Jezus mówi do swojego ludu, nie wszyscy, którzy nazywają się chrześcijanami, którzy do mnie mówią: Panie, panie, są moi. Pilnuj się więc, żeby wiedzieć, że kiedy staniesz przed moim sądem, a ja, według swojego słowa, będę sądzić cały swój lud. Pilnuj się więc i nie pozwól na to, żeby moje słowo powiedziało: Nie przyjął mnie, nie przyjęła mnie, nie pozwolił się ożywić, nie pozwoliła się ożywić. Odepchnęli mnie. Nie mogłem. Nic zrobić. Bo to wtedy słowo oskarży. Ty mnie panie posłałeś, ale ja nie mogę zrobić. Bo nie uwierzyli we mnie. Nie uwierzyli w słowo. On mówi o wspaniałości. Żyjmy w ten sposób, jak słowo Boże mówi, wiedząc o tym. Jezus mówi: jeśli si wierzysz we mnie, ma zbawienie i nie staniesz przed tym sądem odrzucenia. I gdy przyjdę, aby sądzić swój kościół, wezmę cię do siebie. Ale trwaj w tym każdego dnia. Każdej chwili. W Jakuba 2,13 mamy: Miłosierdzie góruje nad sądem. Więcej znaczy okazanie miłosierdzia, kiedy grzesznik chce się upamiętać, niż osądzenie i skazanie go na śmierć. Dlatego miłosierdzie góruje nad sądem. Jeśli grzesznik chce się upamiętać, miłosierdzie jest wyższe od sądu, który mówi: Zło. Śmierć. Mi i mówi dobra, ratuj się. Tak jest Bóg. Przychodzisz, chcesz się ratować. Ratuj się. Jak Bóg osądził nas widzimy sami. Ilu z nas jest mądrych, ilu bogatych, ilu zasobnych, ilu nie wiadomo, jakie pałace ma, ilu nie wiadomo, co tam jeszcze ma. Jak nas ocenił Bóg? To, co głupie wziął sobie z tej ziemi, dla swojej chwały. Nie szukał przemądrzałych, najbardziej elokwentnych nie według cielesności. Wziął nas z tych miejsc, gdzie byliśmy, dlatego i my bądźmy wolni też, żeby nie sądzić według tego, co kto posiada, ale że jest. Uczniem, czy uczynnicą Chrystusa Jezusa. To, jest, to są bogaci ludzie, którzy mają to, co daje Chrystus, nauczyciel. Niech Bóg nas w tym wszystkim przeprowadza, niech jego sąd będzie najważniejszy. Wiele miejsc spotkamy w Biblii, o tym, co dzisiaj mówiliśmy. Paweł mówi, nie chcemy się znaleźć przed nim zewleczeni. Dostaliśmy czystą szatę, chcemy stanąć przed Nim w czystej szacie, gdy On przyjdzie, aby wziął nas do siebie. Wiecie, wiele miejsc jest w Biblii, które o tym mówią. Niech pozostanie w Twojej mojej wrażliwości, na... kiedy żyjemy. Wiele już wiesz, każdy z nas wie, wiele z tego, co mówiliśmy dzisiaj. Niech pozostanie w naszej wrażliwości. Nie pozwól się sądzić ciału, diabłu, rozumiecie, nie pozwól na to, bo to nie jest dobry sąd. Niech cię sądzi Chrystus. Pamiętacie ten list Piotra, że my dzisiaj jesteśmy pod sądem? W sądzie dzisiaj jesteśmy. I to bardzo dobrze, że dzisiaj jesteśmy w sądzie. Ale sądzi nas Chrystus. On nie odbierze ci siły do służby. Jeśli coś ci odbiera siły do służby, nie jest to grzech, to jest to sąd diabelski. Nie może być, że ty tracisz siły do służby, nie ma grzechu, a ty tracisz siły do służby, i mówisz: Pan mnie tak sądzi. Wielu ludzi już przez oszustwo diabła zwalało winę na Boga. Kiedy tak naprawdę powinni powiedzieć, przyznać się, że zaczęli diabła słuchać. Jego sąd stał się dla nich autorytatywny, a nie sąd Boży. Szczęśliwi wszyscy, którzy piorą swoje szaty, by mieć. Prawo wejścia do wieczności z Bogiem. Chwała Bogu, wiecie za to, że jest Chrystus. Chwała Bogu, że jest nadzieja. Chwała Bogu, że ludzie mogą stać i przestać tracić czas, przyjmować działanie Ducha Bożego i chcieć kochać tego Jezusa i nigdy nie wyrażać, jaką by był tragedią mojego życia. Żeby moje oblicze, moje słowa, moje życie pokazywało, że Jezus jest najwyższą rozkoszą, zadowoleniem. Nic nie było, nikt nie był w stanie mi sprawić tyle zadowolenia, co Chrystus. Żeby to można było zobaczyć. Żeby to nie było takie suche mówienie: wiesz, ja kocham Chrystusa. <grych> Tylko żeby to było mokre mówienie, pełne ducha świętego o tym, kogo kocham. Niech to będzie właśnie dla Jego chwały, bo godzin jest baranek by odebrać cześć i chwały. Niech będzie uwielbione Jego święte imię. Dziękuję Bogu, że dał nam Jezusa. Amen.